Siemanko ludzie, z tej strony Tagard. Co dalej z eventem? Wipe potwierdzony, masa informacji, zaczynamy. Jak zwykle, jeśli materiał ci się podoba, zostaw lajka, subskrybuj ten kanał, wpadaj na prawie codzienne streamy na Twitch TV. No i jeśli bardzo chcesz zobaczyć coś ekstra, sprawdź mój Patronite. Zanim przejdziemy do masy informacji związanym z wywiadem Nikity z Pestilim, muszę wam powiedzieć o evencie. Dostaliśmy jakąś notkę, jak jeśli pamiętacie, Sanitar jest na customs w tym momencie. Dostaliśmy notkę, która mówi: dzięki, że tak szybko żeście się zmobilizowali i odwróciliście jego uwagę. Ja w międzyczasie udało mi się ukraść jego klucz, zobaczę co jest w tym jego schowanku. Wszystko oczywiście na ciuchach Sanitara, więc wiemy, że jakoś jest to związane z tym obecnym eventem. Z tego co wiem, do tej pory nadal Sanitar spełni się na customs. Nie znaleźliśmy nic w pokojach Sanitara, zarówno na shoreline, jak i na labach. Także nie wiem, czy to będzie po prostu następny krok. Nie wiem nawet, czy ten Sanitar jeszcze tam jest na customach, ale z tego, co ostatnio sprawdzałem, tak, nadal się spełni. Dlatego następny krok w evencie. Nie wiemy dokładnie, co się wydarzy. Jeśli coś znaleźliście, dajcie mi znać w komentarzach. Teraz mięcho. Jakiś czas temu, dosłownie 3 dni temu, Pestili rozmawiał z Nikitą. Była to bardzo nieformalna, luźna rozmowa. Oczywiście o losach gry Escape from Tarkov. No i dostaliśmy kilka ciekawych informacji. Zacznijmy od tych najważniejszych i najbardziej ekscytujących. Moim zdaniem Wipe został potwierdzony z następnym dużym patchem. Nic w sumie nowego, spodziewaliśmy się właśnie, że patche te co pół roku właśnie, tak jak w czerwcu był Wipe, teraz na grudzień, tak jak było to w zeszłym roku, mniej więcej się szykujemy i tutaj jakby to zostało potwierdzone, że następny duży content patch będzie również Wipe'em, czyli każdy gracz zaczyna od zera, wszyscy startujemy w tym samym punkcie. Pestili zapytał o nową mapę Streets of Tarkov i mapa jest już skończona, jednak pracują cały czas nieustannie nad optymalizacją. Sam Nikita w tej rozmowie powiedział, że mapa Streets of Tarkov zostanie wydana jeszcze w tym roku, przed nowym rokiem. Także wraz z tym ogromnym content patchem, z którym będzie Wipe, dostaniemy również pierwszą iterację Streets of Tarkov. Tutaj od siebie mogę tylko rzec, mam nadzieję. Ostatnio też nam mówiono, że dostaniemy Streets of Tarkov jeszcze na jesieni, także ja zachowuję ostrożny optymizm i mam nadzieję, że zobaczymy pierwszą iterację Streets of Tarkov jeszcze w tym roku. Jeśli chodzi o samą mapę Streets of Tarkov, Nikita powiedział, że ich celem twórców było stworzenie jak najbardziej imersyjnego i realistycznego środowiska. Choć kiedy będziemy przemierzać ulicę Tarkowa, będziemy się czuć jakbyśmy tam byli. Tyle masy szczegółów i pracy, roboczogodzin zostało wsadzone i wpompowane w tą mapę, aby właśnie oddać to uczucie prawdziwego miasta, dlatego właśnie tak długo zajęło to twórcom stworzenie tej nawet pierwszej iteracji. Również arenę mieliśmy otrzymać na jesieni, przynajmniej do zamkniętych testów, także miała to być zamknięta grupa użytkowników, ale beta testy miały się rozpocząć. Zostało to przesunięte i opóźnione, a to dlatego, że studio robi więcej rzeczy. Co to znaczy więcej? Główny tryb jest już ukończony, tak jak i główna lokacja, jednak cały czas pracują nad tym, aby dodać więcej trybów rozgrywki. Nie wiemy, co to ma być. To będzie typowy capture the flag, odbij zakładnika. W każdym razie mamy nie tylko dostać ten deathmatch 5-5, ale również jakieś dodatkowe tryby. Również główna lokacja, to co zobaczyliśmy na trailerze, czyli terminal, jest już ukończona, natomiast pracują nad dodaniem kolejnych elementów do niej. Również skupiają się na odtworzeniu tego uczucia turnamentu, walki gladiatorów, także mamy tutaj dodawane różnego rodzaju elementy, dźwięki, okrzyki, zachowanie tłumów, również billboardy z wynikami, kto jak sobie radzi. Ma to być zintegrowane na mapie. Też offline co-op ma zostać rozszerzony i tutaj mamy dodane różnego rodzaju funkcjonalności, takie jak możliwość kontroli zachowania skawę, czy może nawet będziemy mogli je ustawiać w jakichś konkretnych miejscach. Nie wiemy tutaj za dużo. W każdym razie co-op offline mode będzie zdecydowanie rozszerzony i powiększony o nowe elementy. Rozszerzona również zostanie funkcjonalność kryjówki i Nikita jak zwykle nie mówi na ten temat zbyt wiele, ale tutaj powtarza się ten sam motyw, gdzie Nikita mówi: słuchajcie, jako deweloper naprawdę dużo frajdy sprawia mnie
to, że umieszczamy nowe rzeczy w grze i później wy, player base, odnajdujecie ich sami. Także ja też lubię odnajdywać te wszystkie smaczki, jednak no, nie dostajemy za wiele informacji, jeśli chodzi o te nowe moduły w kryjówce, czy też nową funkcjonalność w kryjówce. Były jakieś pogłoski, że ma tam być i pojawić się siłownia, gdzie będziemy mogli levelować siłę, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie w prań. Bardzo dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy grają w zespole, w grupach. W tym momencie pracują nad wprowadzeniem nowego systemu groupingu, czyli łączenia się w grupy. Już nie będzie trzeba dodawać się za każdym meczem, żeby wejść do gry. Po prostu będziemy mogli dodać kilku naszych przyjaciół do grupy, która nie będzie rozrywana po każdym rajdzie. Dlatego będziemy mogli swobodnie układać swoje graty w staszu, a później, kiedy jesteśmy gotowi, po prostu wcisnąć jeden guzik i wystartować całą grupą do rajdu. Również funkcjonalność i szybkość presetów ma zostać usprawniona. Niektóre ze skilli zostaną przerobione, również zostaną dodane całkowicie nowe skille i perki do gry, a ma to mieć związek z głównym wątkiem historycznym. Niestety głównego story mode jeszcze przez długi czas nie zobaczymy. Nawet jeśli ktoś dostanie dopuszczony do testów, to będzie to garstka bardzo z wąskiego grona. Także no, te wszystkie rzeczy widocznie muszą najpierw znaleźć się w grze, aby później powoli wprowadzać ten story quest. Nikita wspomniał, że również szykuje się bardzo dużo nowych broni i dodatków zaimplementowanych w tym patchu. Pestilis pytał, czy AUG będzie w tym patchu, uzyskał odpowiedź tylko może, ale to co wiemy na pewno, że podczepiany granatnik będzie na 100% w najnowszym dużym patchu. Spotkamy również nowego bossa. Co to będzie za boss? Nie wiadomo. Ja jednak stawiałbym na Ziriaciego, czy jak on się tam nazywa, czyli tego bossa kultystów z rogami, no bo to jest dość logiczna sprawa, że właśnie to on pojawi się. Nie wiadomo, czy będzie tylko na mapie Lighthouse, czy będzie wędrował. W każdym razie ja stawiałbym na niego. Jeśli chodzi już o nowego bossa związanego z kultem, no to od razu padło pytanie o latarnika, gdzie wszyscy spekulują, że latarnik będzie tym bossem, za dnia będzie traderem, a nic nie wiadomo w tej kwestii. W każdym razie wydaje się, że właśnie ten boss jest związany z kultem i wszyscy stawiają na tego zeriaczego snajpera, który broni dostępu do latarni, a przypuśćmy nocą roamuje te wszystkie inne mapy. Zobaczymy, jak to się ułoży. Natomiast wspomniany latarnik, tutaj Pestilis pytał, kiedy go dostaniemy, i otrzymał taką odpowiedź, której sam zbytnio nie zrozumiał. Nic nie jest potwierdzone, jeśli chodzi o latarnika. To trochę dziwne, bo był zapowiadany już dawno, dawno temu, że będzie w grze. Natomiast Nikita stwierdził, że pracują nad całym systemem handlarzy w grze. I właśnie to jest ta pierwsza rzecz, na której się skupiają, no bo muszą całkiem sporo tych handlarzy dodać. I mówi, że jest to bardzo dużo pracy, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju animacje, kwestie dialogowe, lip-syncing, także wszystko to kształtuje się bardziej na jakąś grę RPG, ale Nikita powiedział, że chcą to zaimplementować w taki sposób, że jeszcze czegoś takiego nie widzieliśmy. Także będziemy musieli się przekonać, czy będzie to niespodzianka i latarnik pojawi się w tym najnowszym patchu. Mam nadzieję, że jednak zobaczymy latarnika, a to właśnie dlatego, że przy Halloweenowym evencie testowano jego mechanikę. Przypominam, że można było znaleźć flarę, wystrzelić ją w powietrze i wtedy cała sztuczna inteligencja w danym rejonie stawała się przyjazna dla nas, dla PMC, nawet bossy. Także to zdecydowanie wygląda na tą mechanikę, która pozwoli nam przedostać się przez ten ogień snajperski i dotrzeć do latarni, żeby spotkać się z latarnikiem. No ale musimy się przekonać na własnej skórze, czy będzie to dodane w tym najnowszym dużym patchu. Z całego serca dziękuję wszystkim moim patronom, jesteście niesamowici. Pamiętajcie, że jeśli ten materiał wam się podobał, lajkuj, subskrybuj ten kanał, no i wpadaj na prawie codzienne streamy na Twitch TV. Dajcie mi znać, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach i jak zwykle do następnego. To zaimplementować.